Swój catering dietetyczny ma nie tylko Ewa Chodakowska, ma też go Mateusz Gessler. Wyróżniają go w zasadzie dwie rzeczy: ponoć lepszy smak niż u konkurencji oraz odpowiednio wyższa cena. Czy rzeczywiście jest smaczniej, czy warto wydać 100 zł za 5 posiłków dziennie? Zaraz to wszystko sprawdzimy. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Pod jednym z ostatnich filmów jednogłośnie wyraziliście chęć zobaczenia testu cateringu Mateusza Gesslera, który nazywa się Warszawski Dzień. I zgodnie z życzeniem postanowiłem zająć się tym tematem, ale okazało się, że ten catering jest turbo drogi. Jeden dzień takiego cateringu w wariancie 5-posiłkowym kosztuje 99 zł, a w wariancie 3-posiłkowym 79 zł. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych konkurencyjnych cateringów, cena ta nie zmienia się w zależności od kaloryczności całej diety dziennej, czyli jak tych kalorii jest mniej, to nie jest taniej, a jak tych kalorii jest więcej, to nie jest drożej, cena jest zawsze taka sama. Ponadto minimalne zamówienie tej diety pudełkowej wynosi 5 dni. Czyli w sytuacji, gdybyśmy chcieli przetestować catering dietetyczny Mateusza Gesslera w ten sam sposób, co testowaliśmy catering dietetyczny Ewy Chodakowskiej, kto nie widział, to tutaj gdzieś link do filmu mu się pojawia. Czyli gdybyśmy zamówili zarówno wariant klasyczny dla mnie, jak i wariant wegetariański dla Soni, to musielibyśmy wydać blisko 1000 zł. Tysiak za jedzenie na 5 dni to naprawdę sporo pieniędzy, więc no siłą rzeczy troszkę baliśmy się zaryzykować aż taką sumę, chyba nas rozumiecie. Na całe szczęście Mateusz Gessler przygotował coś dla takich osób jak my, czyli dla osób, które boją się podjąć tego typu ryzyko, i jest to możliwość wykonania zamówienia testowego. Można je zrobić tylko raz, obejmuje ono tylko jeden dzień, ale kosztuje o połowę mniej, czyli 49 zł. Taki zestaw nie pozwoli nam wprawdzie sprawdzić, jak warszawski dzień sprawdza się w dłuższym okresie, czy codziennie jest się z tego cateringu zadowolonym, czy się nie nudzi i czy rzeczywiście działa, czy waga spada. Ale jeden dzień z dietą pudełkową Mateusza Gesslera pozwoli odpowiedzieć na najważniejsze, najbardziej nasuwające się pytanie. Skąd taka wysoka cena i czy różnica w cenie między warszawskim dniem a konkurencyjnymi cateringami dietetycznymi wpływa na smak, wpływa na jakość użytych produktów oraz wpływa na jakość samej usługi. Zaraz to wszystko sprawdzimy i nie ma chyba co więcej przedłużać. Przejdźmy do naszego testu. Mamy nasze testowe diety. Jest wariant zwykły i wariant wegetariański. Dla mnie zwykły, dla Soni wegetariański. U mnie 2100 kalorii, tutaj 1800. Wszystko w papierowych torbach. Także jest ekologicznie. Nawet zachęcałem do tego, żeby korzystać z nich wielokrotnie. Zobaczymy, jak z ekologią jest w środku. Bo to zawsze te plastiki są najgorsze. Nasze dzisiejsze menu, w sensie to jest moje dzisiejsze menu. Na śniadanie placuszki z komosą i pieczonym bananem z morelowym twarożkiem i owocami. Na drugie śniadanie sałata z czarnymi oliwkami, kaparami, pieczonym batatem i orzechami włoskimi. Na obiad scampi z krewetkami i czarnym tagliatelle. Na podwieczorek ciastko owsiane z jogurtem, a na kolację zupa szpinakowa z jajkiem. Fajnie się zapowiada, zwłaszcza ten obiad. Krewetek w żadnym cateringu jeszcze nie było. Dieta Soni. Podejrzewam, że będzie dokładnie to samo. Różnić się będzie tylko obiad, no bo w diecie wegetariańskiej krewetek nie będzie. Tak, miałem rację. Generalnie są te same posiłki. Poza obiadem, na obiad tagliatelle z cukinią i orzechami nerkowca. Ty byś pewnie wolała z krewetkami, co? No, ale trudno. No, no trudno, tak się... Tak to Dasz jest... mi jedną krewetkę. A, pomyślimy. Pomyślimy. To jest dieta klasyczna, 2100 kilokalorii. A tutaj dieta wege, 1800 kilokalorii. Różni je w zasadzie tylko ten obiad. Jak widzicie, wygląda podobnie, tylko że u mnie są krewetki. A u Soni nie ma. Jedzmy śniadanie, bo już głodny jestem. No ja też. Długo to nagrywam. Startujemy ze śniadaniem placuszki z komosą i pieczonym bananem z morelowym twarożkiem i owocami. Placuszki sobie podgrzaliśmy. Można zjeść je na zimno, można na ciepło. Tak sobie może nałożę na placuszka. No jest to dobre. Naprawdę bardzo smaczne, nie jest jakoś dosładzane, nie jest bardzo słodkie, na całe szczęście. Jest to prawdziwy twarożek z prawdziwymi morelami. Jest ze mną Sonia oczywiście, pijemy Hello. Sobie kawkę na balkonie. Powiedz, jak ci smakowało śniadanie? Było bardzo smaczne, aczkolwiek nie różniło się, jakoś nie wyróżniało się, jeżeli chodzi o inne cateringi, które kiedyś tam testowaliśmy. Było raczej takie właśnie bardzo podobne do tych cateringowych śniadań, ale myślę, że właśnie to był posiłek, który najbardziej będzie podobny, a inne już trochę będą się bardziej wyróżniały, ale tak były smaczne te placki.
subtelny niuans, który znalazłem, to to, że ten twarożek był bardziej twarogowy niż zazwyczaj, czyli było po prostu więcej twarogu w twarogu. Tak mi się wydaje, że było go więcej niż w innych cateringach, które do tej pory testowaliśmy, no ale to jest taki niuansik, malutki. Proszę otworzyć. Pieczone bataty, kapary, oliwki, orzechy włoskie, rzodkiewka, sałata, rozponka też i to chyba wszystko. I jest sosik, nie? A, tu jest sosik. I pytanie, czy te sosiki są lepsze niż te w cateringach zwykłych, bo bardzo nie lubię tych sosików dodawanych do cateringów. To jest taki winegret, co ja sobie poleję. Lejemy. Bardzo dobra ta sałatka. Lubię bataty pieczone, więc bardzo się cieszę, że one tutaj są. Są kapary, są oliwki, jest dużo tego zielonego, dużo sałaty. Ta porcja wydaje się duża, ale przede wszystkim jest sałata, która no, nie jest jakoś bardzo kaloryczna. A to jest drugie śniadanie, więc też nie może być aż takie sycące, nie? Mhm. Ale mam wrażenie, że tutaj wszystko jest zrobione ze smakiem. Połączenia smaków są bardzo, bardzo udane. A przy tym właśnie ten sosik winegret jest bardzo dobry. To jest, myślę, duża różnica względem innych cateringów dietetycznych. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobra. Te sosy dodawane w cateringach są tak niedobre, są takie wodniste. Ja w ogóle ich nigdy nie dodaję, bo psują smak. Często są pełne cukru, mam wrażenie, a tutaj jest po prostu taki klasyczny sos winegret. No i czymś takim, bardziej się najesz niż soczkiem. Mamy już nasze obiady, przełożyliśmy sobie z plastikowych pudełek na talerze. Ja mam scampi z krewetkami i czarnym tagliatelle. Sonia ma dokładnie to samo, tylko że nie z krewetkami, z cieszynią i... Mam ciecierzycę, marchewkę, mam brokuły, więc trochę jest tych warzyw. Bardzo dobry jest ten sosik. Tak, Sonia już trochę zjadła, jeszcze nie miałem okazji spróbowania. Dobra, no rzeczywiście nie smakuje jak danie z cateringu dietetycznego. Bardzo dobry jest ten makaron i bardzo dobry jest sos. To jest taki właśnie sos, u mnie tego nie czuć, u Maćka pewnie jeszcze będzie taki trochę te owoce morza czuć, jakby takie krewetki. Tak. U mnie jest właśnie bardziej taki pomidorowo-warzywny, ale jest taki aromatyczny, fajny jest ten sos. Jest takie mokre, na pewno nie jest suche, co często można niestety zarzucić tym daniom z cateringu, że są takie suche. Najczęściej nie podobały mi się zawsze dania, jak były z kaszą. Taką na przykład kaszą kuskus, a to bardzo często się zdarza i wtedy to było tak na maksa suche, więc jak na przykład ktoś ma catering z mięsem i ma pierś z kurczaka, do tego jakieś kilka warzyw i kaszę kuskus, to ja pamiętam, że ja sobie dodawałam kiedyś jogurtu naturalnego po prostu do tej kaszy i do w ogóle do tego dania, żeby nie było aż tak suche. Mogę jedną krewetkę? Generalnie, gdyby był przygotowany na świeżo, a nie odgrzewany, to byłby na pewno lepszy. No ale tutaj no, jest to rzecz nie do przeskoczenia. Może jedyne, co bym oczekiwał od takiego cateringu, który już no, kosztuje więcej, to żeby miał instrukcję podgrzania nie w mikrofali. Co jak podgrzać, żeby zachować jak najwięcej wartości odżywczych i... Czyli na przykład na patelni, żeby to... Czy na patelni, czy w garku w tym przypadku, czy nie wiem, w piekarniku jakieś niektóre rzeczy. Fajnie jakby coś takiego się pojawiło, a tutaj nawet na opakowaniu tym papierowym było napisane, że... W mikrofali. Do odgrzania w mikrofali. To niekoniecznie jest dobre, no bo niektóre jakby składniki, niektóre potrzebują więcej czasu, żeby być podgrzane, a niektóre mniej. Skończyłem jeść obiad i muszę wam przyznać, że to był chyba najlepszy obiad z cateringu dietetycznego, jaki zjadłem kiedykolwiek, w jakimkolwiek cateringu dietetycznym. A testowałem ich już naprawdę sporo przez te ostatnie kilka lat. Zebrałoby się prawie pewnie z 10 firm, więc jest to duże, duże wyróżnienie. Dobry makaron, fajne warzywka, pyszny, lekko pikantny sos o takim charakterystycznym posmaku owoców morza, do tego naprawdę fajne krewetki, czyli jednak się da zrobić obiad w cateringu dietetycznym na wysokim poziomie. Co masz na podwieczorek? Na podwieczorek mamy ciastko owsiane z jogurtem. To jest takie ciastko, o ja lubię takie ciastka. Pokaż je. Takie, jak kiedyś robiłam takie ciastka, w czasach kiedy mieliśmy piekarnik, robiłam takie ciacha, one właśnie wychodzą takie, no takie są nieidealne, takie no właśnie jak takie ręcznie robione i do tego jest taki jogurt. Naturalny pewnie, a i są jego tak. Słodkie to ciastko, ale bało się ma jakieś tutaj no widać rodzyny. Batalie, nie? Rodzyny są. A, i też jakieś migdały, widzę. Najpierw spróbuję takiego ciastka bez jogurtu. A, tu żurawina chyba, nie rodzynki. Dobre to ciacho. Nie wiem, czy to widać, ale ono jest takie masywne, treściwe, konkretne, bo no takie ciastko może być bardzo leciutkie, a to jest takie z tych cięższych. Takie, że jedno ciastko i podwieczorek z głowy, a jak to się z jogurtem komponuje? Też fajnie. Dotarliśmy do kolacji i na kolację jest zupa. Ja generalnie nie lubię zup w cateringach, ale przede wszystkim nie lubię zup krem.
A to nie jest zupa krem, tutaj się dużo dzieje. Co widać na załączonym obrazku, są stałe jajko, jest dużo warzyw. Dobra to zupa. Mhm. I musi być całkiem sycząca. Jeszcze jest to jajo. Także no co, no wszystko mi smakuje dzisiaj. Jestem naprawdę zadowolony z tego cateringu, jeśli chodzi o jakość oraz to, jak się można tym najeść. To się najadłem przy 2100 kaloriach. Czy polecam, czy nie? No zaraz to sobie wszystko podsumujemy, no bo tutaj niestety trzeba wziąć pod uwagę jeszcze aspekt ceny. No bo ten catering nie jest najtańszy. Czy ten catering jest warty swojej ceny? Pewnie chcielibyście usłyszeć teraz taką prostą odpowiedź, tak lub nie. Niestety no, nie mogę jej wam udzielić, bo biorąc pod uwagę to, jak wygląda rynek cateringu w Polsce, mając to na uwadze, trzeba powiedzieć, że ten catering jest warty swojej ceny, bo jest po prostu lepszy od innych i może troszkę dyktować warunki. Z drugiej strony jestem świadomy, że to jest usługa dla naprawdę wąskiego grona osób, dla tego grona osób, którym nie robi różnicy to, czy za dzień diety pudełkowej wyda 50, 60 czy 100 zł. Mi bardzo smakowało i znów się powtórzę, uważam, że jest to najlepszy, najsmaczniejszy catering dietetyczny dostępny na polskim rynku, ale jednak no, raczej stałym klientem tego cateringu nie zostanę, bo jest on po prostu dla mnie za drogi. Uczulałbym jednak na mówienie, że jeśli na coś nas nie stać, to nie jest warte swojej ceny, no bo to są dwie odmienne rzeczy. Catering dietetyczny Mateusza Gesslera jest bardziej premium niż produkty konkurencji i tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to nazwisko Mateusz Gessler, tylko naprawdę za tym wszystkim idzie wyższa jakość. Jeśli macie ochotę, no to spróbujcie samemu. Zamówienie tego testowego zestawu aż tak po kieszeni nie boli. To jest 5 dyszek za jeden dzień, czyli to jest oczywiście więcej niż byście wydali na jedzenie własnoręcznie przyrządzone w domu i na zakupy, ale to jest w sumie mniej niż byście wydali na mieście. Także tak w ramach eksperymentu można spróbować i mieć taką jednodniową przygodę, czemu by nie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach, jakie cateringi dietetyczne polecacie i też polecacie mi, żebym je przetestował w ramach jednego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, bo na pewno będą jakieś testy cateringów dietetycznych jeszcze na kanale. Dajcie też łapkę w górę, jeśli wam się film ten podobał i widzimy się niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach, na razie, cześć, smacznego!